Cześć, dajcie kolejny odcinek z serii WWE 2K23 Universe Mode. Przed nami pora już na ostatnie row przed galą Elimination Chamber. I tutaj będziemy mieli walki oczywiście kwalifikacyjne, ostatnie walki kwalifikacyjne na row. Tutaj będziemy mieli na tym show dwie walki kwalifikacyjne do walki Elimination Chamber o Women's Championship, o pas Becky Lynch. Jak dobrze wiemy, na obecną chwilę mamy Becky, mamy Charlotte, mamy Tiffany Stratton i mamy też Saraya, więc mamy cztery zawodniczki. I jeszcze poznamy dzisiaj dwie zawodniczki, więc skompletujemy, można tak powiedzieć, skompletujemy już ten Elimination Chamber, jeśli chodzi o pas Women's. No i też myślę, że tytuł może właśnie sugerować też jedną właśnie taką dużą zmianę, bo jest jedna duża zmiana, która jest wprowadzona tuż przed Elimination Chamber, którą wprowadził oczywiście GM Raw, ale do tej zmiany przejdziemy do main eventu. Na razie się nie będziemy o tym jakby skupiali, nie będziemy o tym mówili, a w main evencie powiemy, co to jest za ta duża zmiana, bo jest duża i bardzo istotna zmiana w main evencie, która będzie ważna do powiedzenia. Na razie jednak skupimy się na tej walce. Pierwsza walka kwalifikacyjna do Women's Elimination Chamber meczu to będzie Roxanne Perez kontra Jamie Hayter, a więc jedna z tych zawodniczek będzie przedostatnią zawodniczką, która będzie walczyła w walce Elimination Chamber o pas Women's Championship. No i pora zaczynać. Roxanne Perez kontra Jamie Hayter. Roxanne walczyła na TLC pay-per-view, o parze się dobrze pamiętam. Jamie, jak dobrze wiemy, dopiero po Rumble się pojawiła, więc no jakby nie miała czasu na to, żeby zawalczyć o pas, ale może zawalczy, jeśli tylko pokona tutaj Roxanne Perez i to wtedy będzie w walce o pas. Mamy też tutaj dużą różnicę fizyczną, że tak powiem, warunków fizycznych. Widzę, że Jamie Hayter jest znacznie większą zawodniczką. Widzieliśmy to samo w walce Charlotte Flair i Katany Chance. Tak samo tutaj widzimy. Tam Charlotte, można powiedzieć, po części wykorzystała te warunki fizyczne. Czy tak samo tutaj będzie? No zobaczymy. Tutaj wydaje mi się, że jest bardziej równa walka, bo Roxanne jest zdecydowanie w stanie pokonać Jamie Hayter. Choć Jamie jak na razie jest niepokonana, odkąd podpisała kontrakt tutaj z Raw i odkąd tutaj mamy w tym właśnie, na tym brandzie tutaj. Tutaj świetna kontra Roxanne Perez, która wychodzi na samą górę narożnika. Jamie Hayter tutaj wraca do ringu. Roxanne Perez nie zdążyła tutaj, można powiedzieć, zmienić swojej decyzji, a tutaj Summersault Senton się nie udał. Nawet nie wiedziałem, że ma Summersault Senton, po prostu chciałem spróbować, czy coś jest tutaj i było, i to był Summersault Senton. Teraz mamy świetne uderzenie tutaj kolanem, coś w stylu Briana Danielsona. Teraz jeszcze kilka uderzeń na ziemi, Roxanne Perez tutaj nie jest w stanie z tego skontrować. Świetna kontra Roxanne teraz. Niedawno widzieliśmy na SmackDown, widzieliśmy zwycięstwo w walce kwalifikacyjnej poprzez countout. Tutaj może też tak będzie, zobaczymy. Na razie mamy już 4 count, więc jeszcze wydaje się daleko do tego, ale kto wie. Teraz Jamie znajduje kontrę i mamy teraz taki potężny shoulder tackle. Jamie Hayter wraca do ringu w tym momencie. Roxanne też od razu tutaj powinna wrócić. Choć jednak Summersault Senton i tym razem też nie najlepiej trafia tutaj Jamie. Trafiła troszeczkę jakby, bo jest na ziemi, tutaj leży na ziemi Roxanne, ale to i tak nie tak to miało wyglądać dokładnie. Też tutaj rzuca bez problemu Roxanne. I jeszcze jedno uderzenie, dobra, udało się. Mamy Signature Finisher, wiem jaki ma Signature, jakoś nie mogę sobie tak zapamiętać na dłużej, ale Finisher wiem dobrze, jak tutaj Jamie ma. Wraca powoli tutaj Roxanne i nie dajemy rady zrobić Signature jak na razie. Coś taki w stylu Hurricane Runy takiej w wykonaniu Roxanne w tym momencie. Jamie od razu tutaj wstaje. Kontra i to będzie pora na signaturę. Tak, będziemy mieli tutaj signaturę, coś z tyłu jakiegoś takiego właśnie backbreakera. Coś chyba dokładnie jakby w rzeczywistości, nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa, ale tutaj w grze taki Celtic backbreaker. Roxanne będzie powoli wstawała, Jamie na nią tutaj czeka i to może być ten, ale nie będzie finishera na razie, to chyba by Laria, tak mi się wydaje ten, ale nie tym razem, bo Roxanne da radę skontrolować. Roxanne też jest prawie tutaj, ma finishera, kilka clotheslineów mocnych od Jamie Hayter teraz. Trzy clotheslines w jej wykonaniu. Teraz to Roxanne jest tak znikąd, można powiedzieć, bliżej tego finishera, dopiero co Jamie Hayter już miała robić finisher, a tu nagle to Roxanne teraz ma ten finisher prawie już gotowy, jedynie musi tutaj znaleźć kontrę i to może być duży krok w stronę tego, ale na razie tej kontry nie znajduje. I jeszcze jedno uderzenie takie mocne za koniec wykonania Jamie, która wychodzi teraz na samą górę narożnika. Czy jakiś elbow drop w jej wykonaniu zobaczymy, lub pewnie splash. Będzie to splash, ale Roxanne kontruje. Przypina od razu, nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo Jamie bez żadnego problemu zrobi tutaj kickouta. Myślę, że powinna jakoś wykorzystać ten moment i nie wiem, coś, jakiś ruch zrobić, a nie przypinać ją, ale
Taki był plan Roxanne, który się nie skończył najlepiej, kontra Jamie i to jest świetny taki full Nelson suplex. Roxanne kontruje ponownie. Jamie jednak też kontruje. Jamie też już sama jest blisko bardzo finishera. Czy teraz potencjalnie będzie stand Roxanne? Nie jest stand, ale teraz też nie. Chciałem właśnie, żeby stand, żebym mógł zrobić finishera bez problemu. Udało się jednak. Teraz jednak. I mogłem przyzwyczaić finishera, nie pomyślałem o tym w ogóle. Ale teraz możemy to zrobić i mamy ten potężny lariat tutaj trafiony. I mamy przypięcie na Roxanne. Ten lariat był tutaj znikąd praktycznie trafiony, ale Roxanne daje radę tutaj jeszcze wstać, więc walczy dalej, ale wow, no to było dosłownie właśnie znikąd trafione. Roxanne teraz będzie próbowała się podnieść, ale sygnatura tutaj Jamie Hayter czeka, Roxanne w narożniku. Kilka tutaj kopnie Jamie Hayter. I teraz podana ponowny backbreaker, ponowna sygnatura w wykonaniu Jamie Hayter, tym razem jednak nie. Roxanne kontruje, ma teraz Roxanne i sygnaturę i finisher. Może to jest taki przełomowy dla niej po części moment. Teraz świetny backbreaker, taki tilt-a-wilt backbreaker wykonany Jamie Hayter. Wiedziałem, że ta walka może być walką, w której ciężko będzie wskazać, kto jest faworytem do wygrania. I jak na razie Jamie jest bliżej, ale Roxanne Perez jak tylko trafi finisher, sygnaturę, to może być po walce. I to była próba sygnatury. I jakby to trafiła, to mogło być po walce. Close line. Ale jeszcze na finisher, co jest jeszcze ważniejsze. Przecież myślałem, że będzie robiła to, wymaga naprawdę dużo siły, bo tak już mówiłem, Jamie jest dużo większą zawodniczką od Roxanne. Jamie teraz wypada z ringu, Roxanne ma cały czas finisher gotowy i suicide dive nie trafia. Signatura ma Jamie, poza ringiem zrobimy, nie musimy tutaj wrzucać do ringu Roxanne i signatura zrobiona, ale ona jest stand, to jest perfekcyjny moment dla Jamie Hayter. Wchodzimy do ringu. Wracamy, podnosimy Roxanne Perez i to chyba będzie koniec dla Roxanne, bo to jest pora na teraz lariat, ten jakby druga, można powiedzieć, wersja tego lariatu. Potężny lariat, jeszcze nawet może mocniejszy niż poprzedni. Mamy dwa i mamy trzy. Jamie Hayter wygrywa opener dzisiejszego Raw, a więc Jamie Hayter jest przedostatnią zawodniczką, która melduje się w pojedynku Elimination Chamber o Women's Championship. Roxanne Perez się zaprezentowała naprawdę dobrze, ale jednak te lariaty potężne Jamie Hayter wygrały w tym pojedynku. No i teraz pora na kolejny pojedynek. I pora teraz na kolejną walkę, a więc zostało już tylko ostatnie miejsce. No i zobaczymy, czy może Alexa Bliss będzie miała to ostatnie miejsce w walce o pas Women's Championship. Alexa Bliss będzie miała tutaj, tak samo jak poprzednio mieliśmy walkę równą, tak samo może ta walka nawet jest jeszcze równiejsza. Ciężko mi wskazać. Wydaje mi się, że miał wskazać, to ta walka będzie odrobinę bardziej równa, bym powiedział. No więc pora poznać, z kim Alexa Bliss zmierzy się w tym pojedynku o ostatnie miejsce w walce Elimination Chamber match. I rywalką Alexy Bliss będzie Shayna Baszler. Shayna Baszler, więc to jest, tak jak mówiłem, bardzo wyrównana walka, która może pójść w obie strony. Na pewno może pójść w obie strony. Czy wygra Shayna Baszler, która jeśli miałaby wygrać, prawdopodobnie przez poddanie, czy może jednak wygra Alexa Bliss poprzez jakiś DDT lub Twisted Bliss, no zobaczymy. Zobaczymy, kto da radę tutaj wygrać i kto da radę dołączyć do pięciu zawodniczek, które są w Elimination Chamber meczu. Znamy, to będzie pierwszy, nie, my już znamy skład Elimination Chamber meczu o pas World Heavyweight, tak, więc to będzie drugi jakby Elimination Chamber meczu, gdzie już będziemy wiedzieli, jaki jest pełny skład. I będziemy mogli zaczynać, a więc pora na midcardowy tutaj pojedynek, pora na pojedynek drugi na dzisiejszym Raw. I możemy zaczynać. Alexa i Shayna Baszler. Alexa i Shayna walczyły obie już o pas. Shayna akurat w pojedynku Fatal 4-Way, Alexa w 1-on-1, gdy jeszcze Ronda Rousey była mistrzynią. Shayna też jeszcze jak Ronda była mistrzynią, tylko że wtedy na SummerSlam Becky przypiała Shaynę i została nową mistrzynią. A od tego momentu nie walczyła się, dobrze pamiętam, o pas. A więc te dwie zawodniczki długo czekają na kolejną walkę pas i to jest moment dla jednej z nich. Albo Alexa, albo Shayna. Pierwsza raz od kilku miesięcy zawalczy o pas Women's Championship w Elimination Chamber meczu, czyli w ciężkim bardzo pojedynku, ale walka o pas będzie. Shayna też dość niedawno, to jest Spear świetny, walczyła o pasy Women's Tag Team razem z Zoe, ale nie udało im się tam wygrać akurat.
I ta skopnięcie prosto w jej rękę, prosto w rękę Alexy i ponownie to jest ten brutalny, ale skuteczny na pewno styl walki Shayny Baszler. I ponownie cały czas ta sama ręka, cały czas ta sama dłoń tutaj się skupia na tym cały czas Shayna. Może jakiś armbar zobaczymy, coś w tym stylu. I ponownie Shayna Baszler po prostu nie odpuści, cały czas skupia się na tym samym. Czy będzie rzuty poziom uszkodzeń? Tak się spodziewałem, że tak może być. Myślę, że na to po prostu czekała tutaj Shayna po części. Myślę, że do tego momentu jakby chciała atakować, aż będzie jakiś tam poziom ten uszkodzeń. Alexa za to musi skontrować. Na razie nie znajduje kontry. Od dłuższego czasu to Shayna dominuje w tym pojedynku. Teraz jeszcze potężne uderzenia w jej wykonaniu. Teraz Shayna podnosi swoją rywalkę. To byłby ten moment, w którym przydałaby się kontra, ale dalej kontry nie ma i ponownie. Tylko, że ta druga ręka, ale ponownie. Cały czas te ręki, no nie wiem, jakby nie wiem, co jakby jest planem Shayny, ale jeśli próba poddania potem, próba uszkodzenia tej ręki, to jest część planu, no to na pewno to działa, bo cały czas tutaj non-stop uszkadza tę rękę Alexy, jedną czy drugą tak naprawdę, obie ręce są tutaj uszkodzone oczywiście. Alexa teraz z dropkickiem, teraz jeszcze Senton, no troszeczkę zaczyna to lepiej wyglądać. Pomimo, że Shayna tyle uszkodzeń zadała, to naprawdę ona chyba użyła instant recovery. Bo też właśnie dziwne, że nawet nie zauważyłem, pewnie tak pewnie było, bo nie ma szans, bo ona miała taki malutki pasek momentu, pomimo, że tyle dominowała. No ale Alexa Bliss się powolutku zbliża do signatury, więc pomimo tego, że Shayna jak na razie wygląda troszeczkę lepiej, to za chwilę Alexa Bliss może potencjalnie zrobić signaturę, czyli zapominam się, wiem jaki to jest właśnie kolano i potem jeszcze tak jakby coś z tym moonsaulta, coś takiego ona robiła, zapomniałem jak to się nazywało, insult to injury chyba się to nazywa w tej grze, w rzeczywistości nie wiem, czy miała jakąś taką nazwę dokładną. Jeszcze jedno kopnięcie i teraz właśnie Alexa dominuje i Spear ponownie dzisiaj. Ten potężny Spear wykonany Shayny Baszler. I znowu ręka. Oczywiście cały czas to samo. To jest niesamowite naprawdę, jaki ma po prostu, no ma jeden plan i się trzyma bardzo tego planu Shayna. Alexa robi kickout teraz. To jest duży moment dla Alexy. To jest kontra duża, bo teraz musimy sprawdzić na ziemię jakoś Shayna, na przykład w taki oto sposób i to jest ten moment na sygnaturę. Pięknie akurat się to wszystko ułożyło tutaj i trafia, Alexa Bliss trafia, więc teraz możemy jeszcze dołożyć DDT i to może być koniec i Alexa Bliss może wygrać z Shayną Baszler w tym momencie. Nie ma kontry i nie ma kontry tutaj w ogóle, żadnej ani drugiej ani nic takiego. Alexa Bliss trafia tutaj DDT i to jest przypięcie. Mamy jeden, mamy dwa i trzech nie mamy, a więc Shayna walczy dalej. Może Twisted Bliss będzie musiała Alexa tutaj spróbować, żeby pokonać potencjalnie Shayna. Czy jakiś Suicide Dive może ma Alexa? Nie ma niestety Alexa żadnego Suicide Dive'u. Może jakiś tutaj właśnie ruch z samej góry? Może być jakiś, może zda radę, zdąży i zdążyła i trafia ten dropkick. Ledwo co był, Shayna pewnie by za chwilę wracała do ringu, więc udało się ledwo tutaj Alexie trafić. Kilka już tutaj kopnięć. Jedyna, wydaje mi się, prawie powoli szansa Shayny to złapać jakiegoś armbara na tą właśnie rękę, czy tą jedną, czy tą drugą, które są uszkodzone. To jest jedyna, wydaje mi się, powoli szansa, bo ta walka naprawdę ucieka zdecydowanie już Shaynie, więc właśnie wydaje mi się, że musi zrobić coś konkretnego. A coś konkretnego to na przykład właśnie próba poddania tą uszkodzoną rękę, jedną lub drugą, nieważne, którą by spróbowała, to i tak byłoby to na pewno, myślę, że duża szansa na pewno byłaby na poddanie Alexy. Jest liczona teraz Shayna. Może będzie count-out? Nie będzie. Shayna od razu tutaj wstaje. Alexa sobie tutaj na nią poczeka. Może ona będzie chciała znowu Spira zrobić? Jednak nie. Alexa też nie trafia tutaj i to świetny unik taki w wykonaniu Shayny Baszler. To jest kontra. Shayna może być za chwilę w dużych opałach, bo mamy teraz właśnie szansę na finisher. Choć to jeszcze i teraz dropki i to będzie ten moment. To będzie moment na Twisted Bliss, jeśli tylko Shayna będzie cały czas na ziemi, jest cały czas na ziemi. Alexa Bliss z samej góry, Twisted Bliss trafia, a więc drugi finisher w tym pojedynku. Najpierw DDT, teraz Twisted Bliss i Alexa Bliss oficjalnie zawalczy o pas Women's Championship, a więc znamy też cały już skład. Oficjalnie Becky Lynch, mistrzyni obecna, będzie mierzyła się w pojedynku z pięcioma innymi zawodniczkami. Tymi pięcioma zawodniczkami są Alexa Bliss, Jamie Hayter, Charlotte Flair, Tiffany Stratton i Saraya, więc taki jest cały skład Elimination Chamber meczu
Opas Women's Championship, teraz pora już na main event dzisiejszego Raw. I przed nami main event dzisiejszego Raw. No i zobaczymy tutaj dość dużą liczbę zawodników, bo dokładnie zobaczymy 6 zawodników. I właśnie, propos tej dużej zmiany. Mamy tutaj dużą zmianę na ostatnim, że tak powiem, prostej przed Elimination Chamber. A więc po ostatnim ogłoszeniu CM Punk'a na SmackDown, gdzie on to ogłosił, że zawalczy o pas World Heavyweight Championship, GM Raw postanowił zmienić Elimination Chamber Match i Elimination Chamber Match Raw nie jest już o pas Universal Championship, a jest to number one contender o to, kto zmierzy się na WrestleMania z Romanem Reignsem. A więc pas Universal nie będzie broniony akurat na pay-per-view następnym, a będzie za to walka number one contender. A więc to jest zmiana. I też miejsce Romana Reignsa zamienił, można powiedzieć nie zamienił, a w miejsce Romana GM Raw znalazł zawodnika i ma już go jakby w walce, więc zostało tylko jedno miejsce tutaj, bo jak dobrze wiemy, mamy Brana Stromana, mamy Rea Mysterio, mamy Briana Danielsona, mamy Johna Moxley'ego, mamy zawodnika, który jest w zamian za Romana i właśnie jest jeszcze jedno miejsce, a więc GM Raw postanowił, że da tutaj wiele osobom szansę, a więc zobaczymy w main evencie dzisiaj Six Man Elimination Match, a więc będziemy mieli eliminację oczywiście. Najpierw będziemy zaczynać od 6, potem przejdziemy do 5, 4, 3, 2 i do tego, który wygra i ostatecznie pojedzie na Elimination Chamber i tam nie będzie walczył pas, ale będzie walczył o szansę, żeby zawalczyć na WrestleMania z Romanem Reignsem. Mam tutaj już Ricochet, więc Austin Fury, Ricochet to jest pierwsza dwójka, którą tutaj zobaczymy. Ostatnio mieliśmy na takim poprzednim roku takie troszeczkę, bym powiedział, nie wiem, czy bardzo zaskakujące wyniki, bardziej zaskakujące w tym sensie, że po prostu właśnie dwa razy akurat przegrałem podczas jednego show, co się nie zdarza często, a to też na pewno z jednej strony jest spoko, bo to zawsze jakby pokazuje, że jest właśnie nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Zawsze może mi się właśnie nie udać, akurat tam się na ostatnim roku nie udało dwa razy wygrać. Johnny Gargano jest trzecim zawodnikiem. Johnny nie miał jeszcze walki o pasa, więc na Elimination Chamber też nie będzie miał, ale ma szansę wygrać Elimination Chamber Match i co byłaby to za historia niesamowita, gdyby to on pojechał na WrestleMania walczyć z Romanem Reignsem o pas Universal Championship. To byłaby niesamowita historia takiego prawdziwego underdoga w postaci Johnny'ego Gargano. Mamy pierwszą połowę stawki już tutaj, więc pora na trzech tutaj innych zawodników już, które jeszcze też zobaczymy w tym pojedynku. I czwartym zawodnikiem będzie Shinsuke Nakamura. Nakamura, który naprawdę nie przypominam sobie zbytnio, żeby walczył o pas Universal Championship. Bardziej oczywiście o pas United States, tam próbował swoich sił solo, nie udało mu się jednak, ale teraz ma za to okazję wygrać potencjalnie ten Six Man Elimination i zawalczyć na WrestleMania w number one, zawalczyć nie na WrestleMania jeszcze, ale zawalczyć w najmniejszym Chamber o walk na WrestleMania. Zobaczymy, czy da radę to wykorzystać. Musi jednak tutaj pokonać 5 innych zawodników. Nie musi każdego tam naprawdę przypiąć, jak dobrze wiemy, ale musi ostatecznie zgarnąć to ostateczne, najważniejsze przypięcie. I przedostatnim zawodnikiem jest Tommaso Ciampa, a więc zawodnik, którego między innymi Gargano dobrze zna, ale też inni tutaj zawodnicy dobrze go znają, bo Shinsuke też był na NXT, jak Ciampa był, Fury był razem z Ciampą na NXT, Ricochet był z Ciampą na NXT, więc to też jest naprawdę, to jest coś, co też ja personalnie sobie myślałem. Ilu mamy obecnych zawodników w main rosterze, którzy byli z NXT, to jest na pewno bardzo fajna rzecz. To właśnie pokaże, że naprawdę WWE jakby tworzy, nie powiem, że tak w pełni stworzy własne gwiazdy, bo na przykład, nie wiem, na przykład Seth Rollins, wiadomo, że on był jakby przechodził przez Florida Championship Wrestling, ale on już na Ring of Honor jakby można powiedzieć stworzył sobie nazwę, ale przed Roman Reigns, kompletnie stworzony przez WWE, jak dobrze wiemy, on grał w futbol amerykański i potem został wrestlerem, więc właśnie on był stworzony w pełni przez WWE. I ostatnie miejsce tutaj w najniższym Chamber meczu ma Ilia Dragunov, który ostatnio pokonał samego mojego zawodnika na Raw i też zgarnął przedtem kilka naprawdę ciekawych występów, więc GM Raw postanowił dać mu okazję zawalczyć tutaj. Co byłaby to dopiero za historia, by Ilia Dragunov na WrestleMania potencjalnie zawalczył z Romanem Reignsem, to byłby ogromny szok na pewno, jakby to on zawalczył, ale wszystko jest możliwe. Najpierw jednak musi pokonać tutaj 5 rywali innych, a potem kolejnych 5 musi pokonać w najmniejszym Chamber meczu. Wszystko na pewno jest możliwe, na pewno dla Ili jest wszystko możliwe, a więc mamy cały skład tego pojedynku i ktoś z tych 6 zawodników skompletuje
już Elimination Chamber match. Zobaczymy, kto będzie z tych, który to właśnie będzie z tych sześciu zawodników. Będziemy mogli przechodzić do main eventu. A więc zaczynam Six Man Elimination match. Któryś z tych zawodników sześciu tutaj będzie właśnie w walce Elimination Chamber match, ale który z nich, za chwilę się dowiemy. Nakamura walczy tutaj z Ilią Dragunowem. Gargano walczył bardziej tam z Firim, Ciampa z Ricochet. Teraz troszkę Ciampa z Gargano powalczy, więc DIY naprzeciwko siebie, można tak powiedzieć tutaj. Świetny taki Uranagi wykonał Ilię Dragunowa. Ciężko wskazać na pewno faworyta, bo to też jest właśnie, myślę, że jedna z lepszych rzeczy, to że ta walka jest naprawdę równa. Ciężko wskazać, kto jest zawodnikiem, który ma najmniejsze szanse, a kto ma największe szanse. Gargano jest przepinany, ale nie ma tutaj eliminacji pierwszej, choć była pierwsza próba przynajmniej. Więc Gargano dalej się tutaj utrzymuje w tym pojedynku i on tutaj właśnie biegnie do Nakamury. To nie jest żaden false count anywhere czy coś w tym stylu, to jest po prostu, trzeba wszystkie przypięcia i też nie jest to no disqualification, dyskwalifikacje są, a więc to też jest ważna, bardzo, bardzo ważna rzecz, po prostu przypiąć, poddać w ringu, to jest jeden sposób, jaki może ktoś być wyeliminowany, albo jakby właśnie dyskwalifikacja, tak już mówiłem. Jeśli ktoś na przykład użyje broni, to będzie zdyskwalifikowany. Teraz nagle Ciampa, myślałem, że nagle Ciampa chyba idzie pomóc Gargana, ale jednak nie. Jak na razie w tym pojedynku przyjaźni nie ma na pewno. Jedynie Ricochet i Fury zostali teraz w ringu. Mocne kopnięcie, ale Nakamura nie trafia. Gargano teraz nie trafia i to może być stand Gargano, jednak nie. Kopnięcie tutaj w nogę. Nakamura wprawia ma finisher. I teraz będzie on finisher. Gargano jak kontrola, więc teraz Nakamura ma finisher, ale akurat nie jest mi potrzebne tutaj tak zbytnio Gargano. Za tutaj sobie wejdziemy i łapiemy od razu. Perfekcyjnie Ricochet jest złapany na sygnaturę. Aj, chciałem zrobić Kinshasa Firiemu, nie udało się, ale Austin przypina tutaj Ricochet i to nie jest koniec tego pojedynku. Nakamura jednak ma niespodziankę dla Austina. I Austin właśnie dostaje Kinshasa. Czy Austin Fury będzie zawodnikiem pierwszym, który jest wyeliminowany? Mamy przypięcie, mamy jeden, mamy dwa, Austin wstaje. Ale Nakamura jako pierwszy tutaj zrobił finisher i kolejny finisher. Ricochet pretendował miał sygnaturę, więc to może być koniec tego pojedynku. Mamy jeden. Nie koniec pojedynku oczywiście, ale koniec walki dla Ricochet, jednak nie, Ricochet trzyma się tak, ale jednak candlestick jest użyty, ale więc nie tak, myślałem, że są dyskwalifikacje włączone, ale nie, to dobra, czyli broni można używać, broni można tutaj używać, to wiemy, naprawdę zapomniałem, ja tworzyłem oczywiście walkę, bo nie ma tutaj tak naturalnie Six Man Elimination Match, ale zapomniałem na tym, myślałem, że dyskwalifikacje były włączone, ale to można lepiej, w sumie czemu nie, niech bronie tutaj są używane. Ricochet kontra Nakamura teraz walczą, no myślę, że teraz faworytem do tego, żeby pierwszy odpadł, myślę, że jest Ricochet, no bo jednak on już jeden finisher właśnie tutaj zainkasował. Nakamura jest w narożniku, Ricochet powinien się odwrócić, lepiej to wykorzystać i trafia. I teraz jeszcze tutaj trafi tym clotheslinem. Ricochet ma signature finisher. Nakamura jak będzie na ziemi, to będzie miał duże kłopoty, bo 630 może być trafiony w każdym momencie. I właśnie wychodzi na sam szczyt tutaj Ricochet, 630 nie trafia, a więc jednak Nakamura. Ale tu jest próba jeszcze sygnatury, nie wiem w sumie co on próbował zrobić. Ilia Dragunov trafia torpedo maską, to jest właśnie niesamowite, że znikąd nagle tutaj ktoś może przyjść i trafić finisher i nawet tego można nie widzieć i Nakamura właśnie wypada, a więc to, nad którym sterowałem, wypada jako pierwszy. To jest właśnie, myślę, że najbardziej niesamowite, że dosłownie właśnie stoję sobie i znikąd Ilia Dragunov tutaj wpada i trafia mnie torpedą maską, a więc mamy pierwszą eliminację i jest Nakamura. Nakamura nie zawalczy na najmniejszym chamber meczu, więc teraz ja sobie mogę tutaj dosłownie patrzeć właśnie też i nawet nie muszę tutaj grać. Pięciu zawodników zostało. Kto jest moim faworytem? Sam nie wiem. Myślę, że moim faworytem jest... Nie mam pojęcia prawie, ciężko powiedzieć. Gargano może na razie, Ricochet, Gargano, bo Ricochet już też troszkę zainkasował. Moim faworytem jest na obecną chwilę Gargano, bo Ricochet myślę, że jeden finisher na pewno jest po nim, więc moim faworytem jest Gargano na razie do wygrania tego pojedynku. Ilia Dragunov też naprawdę wyglądał świetnie, torpedo masko wyeliminował Nakamurę, zrobił tutaj sygnaturę na Ciampie, więc też na pewno Ilia Dragunov, dość niespodziewanie, jest jednym z faworytów, bym powiedział. Ilia i właśnie Gargano. To jest próba finishera? Nie, to nie jest chyba próba finishera. To nie jest właśnie próba finishera, to jest po prostu próba taka sama finishera. Czy Gargano odklepie od swojego byłego
żeby powiedzieć, przyjaciela z The Way frakcji, która była na NXT. Na razie jednak nie będzie klepał. Gargano ma za to sygnaturę. Najpierw jednak trafia Hurricane Rana. Ricochet tutaj za to. Co on tutaj kombinuje? Ricochet, świetny ruch w jego wykonaniu. Austin Fury dropkick trafia. Nikt nie trafi tam finisherem Gargano. I próbował robić sygnaturę ponownie. Mamy submission wykonania Austina. Czemu nagle Austin tak dużo robi submissionów? Dość ciekawe na pewno. Ale wątpię, że Gargano się podda. No właśnie, Gargano się nie poddaje. Gargano jeśli wstanie i trafi sygnaturę. Aż to jest fairy tale landing. Ricochet zabrał finisher Ciampie. Jakby byli w ringu, to może Ciampa byłby wyeliminowany w tym momencie. Gargano będzie chciał zrobić sygnaturę. Na razie jednak nie. Irish Whip ląduje w narożniku, a może tutaj będzie Lombard chciał zrobić. I tak będzie. Gargano będzie robił sygnaturę, a więc finisher i może już nie będzie Austin Fury'ego. Austin chyba dostał Kinshasa, jeśli dobrze pamiętam. Teraz myślę, że jeszcze nie. Mamy jeden, mamy dwa. Właśnie, ale jeśli trafi finisherem, jeśli będzie właśnie próbował poddać tutaj Fury'ego, to czuję, że Fury odklepie. Czuję, że Austin za chwilę odklepie. Austin próbował przed chwilą tutaj cały czas, żeby odklepał Gargano, a za chwilę to coś, że to Austin będzie klepał. Teraz to świetne DD, które wygląda brutalnie, ale też efektownie bardzo wykonanie Johnny'ego Gargano. Wszyscy są poza ringiem. Chyba każdy zapomniał, że eliminacje mogą być tylko w ringu. To jest taka mała rzecz, którą myślę, że muszą sobie przypomnieć zawodnicy tutaj. Ricochet tutaj wrzucone na barykady. Wraca Ilia, więc Ilię mamy w ringu. No ale jak nikogo nie będzie, to on sam w sumie za chwilę sobie pójdzie stąd. No właśnie, Ilia idzie na drugą stronę kompletnie. Teraz wszyscy będą właśnie w jednym miejscu. Tak, wszyscy będą w jednym miejscu tutaj bili. Fajnie byłoby przynajmniej dwóch, może Gargano nie wrzuci tutaj Fury'ego. Fury jest na pewno bliski Fury, myślę, że jest bliski Ricochet na pewno, żeby przegrać. Myślę, że finisher jakikolwiek i oni obydwoje są skończeni już. Na Gargano. Gargano. Ciampa, Ilia, nie wiem. Myślę, że oni. Ciampa dostał Fairy Day Landing, więc Ciampa też może potencjalnie. No tak już wiem, Gargano i Ilia to są na obecną chwilę faworyci do wygrania tego pojedynku. Gargano wrzuca tutaj swojego byłego partnera z DIY, ale on nie będzie tutaj. Nie ma z kim walczyć. Ricochet wróci do ringu. Nie, nikt nie wraca do ringu. Potrzebny jest właśnie ktoś. Ktoś potrzebny jest Ciampie. Bo inaczej Ciampa tak chwilę wyjdzie z ringu i znowu nie będzie nikogo. Może Ilia wejdzie do ringu. Jednak nie, Ilia nie wejdzie do ringu. Wraca Austin, a więc mamy przynajmniej jeden jakby. I będziemy od razu mieli A-Town Down, a więc możliwe, a nie, Ciampa ma Resiliency. Gdyby nie Resiliency, myślę, że byłby to koniec. Ale Ciampa musi użyć Resiliency, więc następny finisher to myślę, że jest po Ciampie. Ilia Dragunov, tutaj on ma finisher, więc Torpedo Masko ponownie. Może. Czy Torpedo Masko zobaczymy? Na razie nie. A za chwilę ktoś może mieć totalne problemy i to będzie chyba Austin. Choć Ilia teraz wychodzi z ringu akurat. Ricochet wraca do ringu, jest tutaj razem z Austinem Fury'em. Bardziej Ricochet teraz wygląda groźniej, bo Ricochet ma finisher i Austin może być w dużych opałach. Bo Ricochet w tym momencie 630 nie trafia, Austin uciekł. I naprawdę ma duże szczęście, będzie pora na finisher na Ilii, więc chyba jedyny zawodnik, który nie dostał finishera, przynajmniej z tego co ja widziałem, to Gargano chyba. Ilia jest przypinany. Mamy jeden, mamy dwa. Ilia Dragunov walczy jednak dalej. Ale mogą być tutaj duże problemy. Ktoś za chwilę z tej trójki myślę, że wypadnie. I czuję, że to nie będzie Ilia, bo Ilia ma finisher. A Ilia wychodzi z ringu. Tutaj mamy nie sygnatur, to znaczy tylko po prostu takie white noise w wykonaniu. Czy Austin Fury? Nie, on nie ma. Myślałem, że to się będzie, aby próbował ukraść finisher. Ricochet będzie chciał zrobić Six Perks, bo byłby naprawdę dziwnym widokiem. Ciampa wraca do ringu. Gargano tutaj trafia jakieś coś, nie wiem. Jak nawet dokładnie nazwać, Ricochet jest przypinany. Mamy dwa i mamy trzech. Tommaso Ciampa. Tutaj takie combo od Ciampy kończy to uderzeniem kolanem. Przypięcie na Austinie. Ciekawe bardzo, że Ricochet przerywa przypięcie. Jakby po co to zrobił? Nie mam pojęcia. Teraz kontra Ciampy. Ciampa nie ma finishera ani sygnatura. Finisher jest kwestią sekund, wydaje się. Już teraz będzie miał finishera, więc Fairy Tail Ending. I to może być ending dla Ricochet. Fairy Tail Ending. Przed tym czasem Ricochet nie robił na Ciampie Fairy Tail Ending. To chyba jest koniec dla tutaj Human Highlight Reel. I to jest właśnie koniec dla Ricochet.
a więc Ricochet wypada. To jest drugi zawodnik po Nakamurze, który jest wyeliminowany. Został Ciampa, Gargano, Ilia, Austin. Ktoś z tej czwórki. I to jest torpedo Moskwą na Ciampie. Chyba Ciampa w tym momencie wypadł. Jeden, dwa i tak jest. Ciampa wypada z tego pojedynka, więc Ilia, Gargano, Austin. Kto z tej trójki? Gargano ma dwa finishery. Myślę, że Austin, jak dostanie finisher, to jest po nim. Więc wydaje mi się, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że na pewno Austin nie wygra, tak bym to ujął. Austin myślę, że nie wygra. Naprawdę Ilia mi wygląda faworyta, co byłoby niesamowite, aby to Ilia Dragunov zawalczył na Elimination Chamber. Sprawdź w wykonaniu Fury, jak mam też przypięcia Gargano. I Gargano wstaje. Właśnie wydaje mi się, że Ilia nikt mu nie zrobił finishera na nim. To jest jeden z takich dużych aspektów. Dragunov ma też finishera, więc on będzie mógł znowu zrobić torpedo masko w każdym momencie. Austin to jest świetna kontra, świetny jakby unik bardziej. Gargano będzie sam nie wie co ze sobą zrobić. A Austin za chwilę będzie stand, tak? On będzie stand. Chyba będzie próbował chyba robić Ilia torpedo masko, nie udało mu się jednak. Czy on próbował low blowa zrobić? Tak to wyglądało. Austin chyba próbował robić low blowa, ale mu się nie udało. Rzuca w narożnik tutaj Gargano. A Irish Whip na drugą stronę, to Ilia może przeszkodzić. No właśnie. Austin Fury. To była próba signatury, którą skontrował Ilia Dragunov. Gargano, coś się właśnie, Austin, że Austin za chwilę wypadnie, bo obydwoje się na nim skupiają. Choć teraz Gargano jednak atakuje Dragunova. Ależ teraz krwawi to Ilia. Mamy przypięcie. Jeden, dwa. Ilia walczy dalej. Czy każdy jest rozcięty? Na pewno Gargano i Ilia są rozcięci. A czy Austin jest rozcięty? Nie wiem. Chyba nie, ale nie widzę dobrze. Nie, Austin akurat chyba nie jest rozcięty, ale to będzie próba finishera, ale Gargano robi jednak finisher na Dragunovie, to było znikąd praktycznie. I czy Ilia odklepie? Ilia odklepuje, wygląda naprawdę fenomenalnie, trzeba mu to przyznać, ale nie wygrał. Nie wygrał tego pojedynka, więc Austin kontra Gargano. To wygra. To będzie A-Town Down, A-Town Down w wykonaniu Austina Fury'ego. Czy to jest koniec? Mamy przypięcie, mamy 1, 2 i 3, a więc jednak Austin Fury wygrywa ten pojedynek, a więc mamy po części pełny skład, bo GM Rose zna pełny skład, ale skład, który my dobrze znamy na tą chwilę, to Austin Fury, Braun Strowman, Rey Mysterio, Bryan Danielson i John Moxley i jeszcze jeden zawodnik, który jest wybrany przez GM Rose. Ta szóstka zmierzy się o to, kto zawalczy na WrestleManii z Romanem Reignsem o Pass Universal Championship, więc to było ostatnie Raw przed Elimination Chamber. Jeszcze mamy jedno show, SmackDown i po SmackDown zaczynamy Elimination Chamber, a więc pay-per-view jedno też z moich na pewno ulubionych. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!